Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarotistka Fortuna się kłania. Dzisiaj kochani karta dnia na dzień 16 stycznia 2022 roku. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania oraz karta rady w postaci karty Lenormand. Także zaczynamy. Mamy moi drodzy arcykapłana w tej talii, inaczej papieża. Możemy tego dnia być bardzo tutaj uduchowieni. Jest to dzień na pewno bardzo wartościowy. Myślę, że niektóre osoby będą rozmawiały z kimś doświadczonym, starszym. Może być modlitwa, medytacja oczywiście tego dnia bardzo istotną częścią dnia, ale też możemy gdzieś wyjść, moi drodzy, do muzeum, porozmawiać z kimś właśnie bardzo wysoko postawionym w hierarchii społecznej. Może to być rozmowa z kimś starszym, może z księdzem. Także ktoś, kto ma doświadczenie, kto jest uduchowiony, kto wiele przeszedł, wiele rozumie i może nam pomóc. Dać dobrą radę, ukierunkować nas. Także możemy, moi drodzy, być uduchowieni tego dnia, tak jak mówię, i dostać wsparcie. Także, kochani, tutaj jest dzień na pewno na plus, bardzo pozytywny. Bardzo wiele myśli może przyjść do nas, możemy mieć wizję. Bardzo ciekawie możemy spędzić. Oczywiście przy arcykapłanie jest to czas na pewno niezmarnowany. Nie ma tutaj czasu na nudę, ale jest czas trochę na refleksję. Także moi drodzy, bardzo ciekawie, pozytywnie. No i zobaczmy jeszcze kartę Lenormand. Co tutaj nam karty radzą? Karta Lenormand. No właśnie, tutaj są ptaki. Czeka nas dużo rozmów tego dnia. Bardzo ciekawe połączenie. Przede wszystkim tutaj jest pokazana komunikacja. Trochę nerwowości przy tej karcie ptaków może nam tutaj dokuczać. Może będziemy poruszać też niewygodne tematy dla nas. Ale moi drodzy, uważajmy na plotki tego dnia. Tutaj wiadomo, jak jest komunikacja, jest duża wymiana słów, zdań i wiadomo, porusza się wszystkie tematy, także możemy, moi drodzy, również plotkować na różne tematy, ale też możemy się dowiedzieć o jakichś pomówieniach, moi drodzy. Także taka to moja interpretacja na dzisiaj. Ja Wam życzę, moi drodzy, ciekawych wizji, spełnień i oderwania się trochę od rzeczywistości. Pomedytujcie, róbcie rzeczy, które naprawdę trochę wpłyną Wam na może lepsze samopoczucie. Refleksyjnie spędźmy ten dzień. Także oczywiście na ciekawych rozmowach na tematach, które są dla nas i wygodne, i przyjemne, ale czasem warto też poruszać tematy, które oczywiście, moi drodzy, są trudne. Może dostaniemy tutaj odpowiedź tego dnia z góry. Proście anioły tego dnia, jeśli macie jakieś zapytania, jeśli macie jakieś wątpliwości, proście górę o odpowiedź, tak jak ja to robię oczywiście i to mnie bardzo wspiera. Także każdy powinien mieć swojego anioła, myślę, do którego powinien zanosić swoje prośby. Także moja praca na tym polega, że wspieram się górą. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, przesyłam moc pozytywnej energii płynącej prosto z serca. Do usłyszenia, kochani.